Ogórki na mizerię kup. No trzy albo cztery. Muszę kończyć, bo znowu coś dokręcę. W Galerii Sztuki Barokowej znajdują się obrazy i rzeźby powstałe między XVI a XVIII wiekiem. W większości są to dzieła artystów nieznanych. To prawdziwa gratka dla miłośników malarstwa historycznego. Poczet książąt i królów polskich na zbiorowym portrecie namalowanym na podstawie graficznego wzorca tzw. Orła Tomasza Tretera. A to już dzieła odnoszące się do wydarzeń historycznych. Pożar Torunia w 1703 roku nieznanego artysty. Czy alegoryczne dzieło odnoszące się do historii Gdańska. Tryptyk Hermana Hanna Młodszego. Alegoria bogactwa. Model świata. Alegoria pychy. Zabytki tamtych czasów to często dzieła sztuki sakralnej, które z czasem okazywały się nieużyteczne podczas liturgii, jak ta na przykład Legenda o Wilgefortis, albo wyposażenie modernizowanych kościołów, figury świętego Mateusza i świętego Jana Ewangelisty, czy kamienowanie świętego Szczepana autorstwa Bartłomieja Strobla. Ale kamery widzę, to też takie muzealne macie. A to jeden z najstarszych reprezentacyjnych portretów szlacheckich z terenu Wielkopolski. Portret Jana Opalińskiego. To przy okazji świadectwo mody tamtych czasów, kiedy polscy szlachcice wyróżniali się narodowym strojem na tle ówczesnej Europy. Imidż ten uzupełniały broń, biżuteria i fryzura, co widać na portrecie Jerzego Skarżyńskiego. Dekoracyjność mody kobiecej podług wzorów francuskich widać z kolei na portrecie Teresy z Grabowskich-Błeszyńskiej. Gdy mówimy o sztuce baroku, prawdziwą perłą tej galerii jest z pewnością jedna z największych w Polsce kolekcja staropolskiej sztuki funeralnej, portretów uświetniających pogrzeby tamtych czasów. Portrety te powstawały w warsztatach cechowych, malowano je farbami olejnymi na blasze i przytwierdzano do wezgłowia trumien. Stąd ich charakterystyczny kształt. Upamiętniają zarówno katolików, jak i protestantów. Zmarłych portretowano bardzo realistycznie, zawsze z otwartymi oczami. Tło na portretach trumiennych jest najczęściej gładkie, choć zdarzają się odnotowanie nazwiska czy daty. Bardzo rzadko uzupełnieniem kompozycji są przedstawienia religijne, takie jak krucyfiks, widoczny na portrecie trumiennym Jana Gorzyckiego. Wyjątkowym zabytkiem sztuki funeralnej w poznańskich zbiorach jest tak zwana dusza czyśćcowa, nieznanego autorstwa, pochodząca z dawnej kolekcji Franciszka Starowiejskiego. O, Starowiejski! Ten to lubił kobiety.